Wesołych świąt, witam was, a tu zaskoczenie, co nie? Miała być przerwa, ale kury w sumie mi nie dało odpocząć, bo jak się nie myśli, to tak się ma, nie zrobiłem paszy na święta. Więc trzeba trochę się tym pobawić, przy okazji wam pokażę co jak i zobaczymy, czy kury obchodzą święta? Ciekawe. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Kukuryku, jak w kurniku. To tak, moi drodzy, to, że jak widzicie bęben pusty, ledwo mi starczy na dziś, to wam przy okazji pokażę, co mieszam. W tej chwili przerzuciłem się trochę na ziarno jakby całości, z tego powodu, żeby kury trochę pomęczyły ich trawienie, że tak powiem, było dłuższe. Więc tak, podstawa, pszenica. Spokojnie u mnie jest to około 50-60%. Kolejnym elementem w tej chwili w okresie zimowym jest to pasza zrobiona jakby ze składników naturalnych, a tak naprawdę jest tu i tylko wyłącznie zmielona. No tak, Ferdek, popij trochę, bo cię nikt nie słyszy. Pasza zmielona, ziarna dokładnie z witaminami, więc ułatwienie dla mnie. Tego około jest 20%. Kolejnym elementem u mnie w okresie zimy niezastąpionym jest kukurydza. Teraz niestety z powodu tego, że była to dosyć łatwizna, ponieważ nie było całych ziaren, została kupiona już pośrutowana. Jedziemy z koksem. To jest też około u mnie akurat około 20%. Prawidłowo powinno się stosować około 15%. Mi się sprawdza w 20, więc nie narzekam. Jęczmień niestety w tym transporcie nie dojechał, ale oczywiście jest niezastąpiona karma dla gołębi, przepełniona różnymi ziarnami, którą kurą oczywiście jak najbardziej smakują. Mamy tu groch i tym podobne. Groch, kukurydza, słonecznik. Co warto podkreślić w okresie zimowym dla naszych kur jest dosyć istotne. Ponieważ wykorzystują większą ilość energii do, jakby to powiedzieć, ogrzania się, więc nasza karma powinna być w tym okresie trochę wzmocniona w składniki energetyczne. Więc tak to wygląda. Ja sobie to zawsze sypię nie tak, że po jednym teraz, tak jak w tym momencie, tylko usypuję warstwami, żeby w miarę się liczba zgadzała, jakby procentowo. I tak wygląda ich podstawowe żywienie w okresie zimowym. Oczywiście wypełnione również burakami marchewką. W tym okresie jednak sobie to odpuszczam, nie robię tego. W okresie świątecznym, to mam na myśli, ponieważ no, ileż można się brudzić. W ogóle moje kury dzisiaj i tak postanowiły, że nie będą mi pokazywać, że są święta i że się przy nich nic nie robi. Niestety kurczaki dzisiaj nabroiły. Tu mamy nasze orpi mini. Kurka już zniosła jajeczko. Myślę, że teraz z powrotem spauzują, bo jednak to jest nowe miejsce, więc trochę będzie odpuszczać. Dziki jak cholerka, więc orpingtony są dzikie jak mało kto. Koguty już się sprały przy pierwszym dniu, jednak się nie znały, więc wiedziałem, że do tego sprania się dojdzie. Ale już jest spokojnie, więc ino się cieszyć. A tak, kurczaki sobie stwierdziły, że no nie będą mi robić okresu świątecznego i wylały dzisiaj wodę. Wylały wodę w swoim odchowalniku, więc niestety przyszło mi im sprzątnąć. Więc były porządki u pisklaków. Od razu sprzątnąłem, bo że ten wypiertek mamuta, on już chyba długo nie pożyje. A ty łobuzie! Łobuzie. Widzicie, on jest bardzo słaby, tu już raczej nie ma z nim. Myślę, że raczej z niego nic nie będzie. Ale i tak wytrwale żyje długo, więc niech sobie żyje. Tu im zmieniłem dzisiaj, dałem im większy pojemnik, ponieważ łobuzy mi strasznie rozwalały. W szczególności ten oto księciunio. Patrzcie, jaki będzie piękna ozdoba. Myślę, niosek. Pokaże się chłopak z jak najbardziej strony. Już niedługo je będzie trzeba stąd przenieść, bo wiadomo, tam inkubator czeka u góry. Ale zobaczymy, jak to będzie. Na razie niech się grzeją tu, bo tu wiadomo, jest przyjemniej i cieplej. A że przy okazji nabroiły jakby kurczaki u siebie, na połowie było mokro, ale było jednak mokro, więc takiej tego lepiej nie trzymać, to nabroiły też mi u przepiórek i przy okazji przepióry dostały nową ściółę. Macie jajeczka? Macie jajeczko.
Jednak się udało wam znieść jajeczko w tym okresie zimowym. No to dobrze. Znaczy nie, nośność wygląda dobrze. Na 7 kurek mam około 5 jajek dziennie, więc myślę, że jest okej. Okay. Nie ma co narzekać, ale mówię, tu też temperatura jest zdecydowanie w tym kurniku jest najcieplej. Więc jest okej. Okay. Myślałem, że kurka się zabiera do jajek, a to niekoniecznie. Tutaj też, jak widzicie, jest spoko loko. Kurki dzisiaj mam otwarte drzwi z tego powodu, że jest trochę cieplej. O, widzę, się fajnie poniosły, bo tu już widzę dwa. Tam widzę trzy, dzisiaj rano widziałem, więc fajnie się kurki wyniosły. Tu już rzuciłem, że tak powiem, resztki od kurczaków. Nie bez powodu. Dobrze wiecie, że kurczaki strasznie marnują jedzenie, więc takie rozwiązanie jest bardzo dobre, bo one sobie nie dosyć, że tutaj pogrzebią. To tak naprawdę tego błota trochę jest już mniej. Tu kury też skorzystałem z mokrego. Wszystkie. Ale mówię, nie ma ich tak za dużo na przestrzeni wewnętrznej, ponieważ wiadomo, błoto wnoszą i to widać. Efekty są w kurniku sami zresztą zobaczycie świetne. Mimo tego, że na przykład wczoraj było dosypywane rano słoma, ponieważ było dosyć mokro. One wczoraj były w zamknięciu, ale nie bez tego powodu, że nie chciałem ich wypuszczać. One i tak stwierdziły, że nie będą wychodziły na deszcz, więc kurniki były po prostu zamknięte. Więc jakby to powiedzieć, nie było sensu. No zobaczcie, straszne błoto. Ja tutaj obrzucam to, jakby to obrzucam, przewracam tę słomę, żeby po prostu ta wilgotność się nie zbierała w jednej kupie. Co mogę pochwalić moje panienki? Wczoraj zniosły 11 jajek, więc naprawdę poszło na rekord troszeczkę. Więc to mnie mega cieszy. Ja tu zresztą zaraz przymknę drzwi, później jak nakarmię całe dziadostwo, żeby ciepło mi już nie uciekało, żeby ciepło zostało u siebie, przejdziemy tam dalej. Zobaczymy, co tam u nich słychać. Hashtag na dziś to będzie, niech będzie pasza. Tak sobie to bzdurajmy, tak sobie to ułóżmy. Zobaczycie zresztą sami właśnie po innych kurach, że na przykład brachmy niekoniecznie korzystają z uroku wybiegu. One wczoraj całkowicie były zamknięte, to nawet im to nie przeszkadzało. Obringtony się bardzo roznosiły, że są zamknięte, więc im to mega się nie podobało. Tu też, tu obowiązkowo jest codziennie podnoszona ściółka, ponieważ pod spodem jest tak naprawdę czysta słoma, a one to wszystko wnoszą i jest istny bałagan. Tu dzisiaj, jak widzicie, PSO, dostało im się wyjście na dwór, ale osobiście zaraz to zamykam, ponieważ i tak widzę tylko jedna kurka, korzysta z usług dworu, więc nie ma sensu. Niech wracają do siebie. Tu też, no mówię, bo to mega jest. Ja ją sobie właśnie teraz przegonię. Orpingtony to orpingtony. To jest wszystko mokro, lubowne. Przepraszam, idź lalunia. Idziemy. Idziemy. Niech sobie korzystają. Wiadomo, niech się pobrudzą, to jest norma. Pobrudzić się kura musi. Dzieci też się brudzą. Tak samo jest z kurami. Nie ma to za bardzo, że tak powiem. Ej, ej! Tu młode koguty mi szaleją, moi drodzy. Już czują werbę. I dosyć mocno. Hej! Tu trzeba zrobić porządek. Tu trzeba w niektórych sytuacjach zareagować, bo on nie. Nie chce wschodzić. Więc tu trzeba skontrolować. Tu trzeba zrobić. Pokazać, kto tu rządzi, żeby nie było. W szczególności, że to są młode kury, więc też jakoś, a w szczególności, że mi się uparły na jedną. No jak widzicie, bo to jest, ale plan już jest na przyszły rok. Będzie żwir wysypany tutaj, myślę, że tak do 3 metrów do przodu od wybiegu, bo to jak w tych odległościach w sumie się robi błoto. Więc myślę, że tak będzie. Panowie Orpingtony dzisiaj zauważyłem. Pan Orpington już nabiera jednej fajnej figury, więc myślę, że niedługo będzie z niego chojrak. Mówię czas najwyższy, bo wiadomo, zbliża się okres lęgów. Więc myślę, że to będzie dobry czas i moment. Myślę też nad przeprowadzką buliona i tych dwóch spleszów tutaj doniosek, ale to zobaczymy, jak czas pokaże ich chęci.
jak to będzie wyglądać, ale myślę, że już niedługo będzie trzeba Państwu przenieść. Że tak powiem, jeżeli chodzi o moje łapcia, te kury, ja nie przeżywam, że im te łapcie mokną. To jest życie, są tego od początku nauczone, na żadne wystawy się w tym okresie nie wybierają, więc pięknie wyglądać nie muszą, a muszą pokorzystać, a co najważniejsze dla mnie, nabrać tej odporności. Wiem to po moich wnioskach i po kurach z zeszłego roku, że jednak ta próbowanie, jakby ćwiczenie odporności poprzez wypuszczanie i nieograniczenie ich życia, jak ja to mówię, odnosi sukces, więc to jest dla mnie najważniejsze i to jest dla mnie podstawa, moi drodzy. Myślę, że tu każdy się powinien tym kierować, a tu jesteś. A tu Brahim. Brahim dzisiaj w środku. Dobra, ja sobie wezmę widły. Niestety, mimo tego, że są święta, kury o tym nie wiedzą, więc trzeba niektóre rzeczy zrobić, więc ja sobie widłami tam ogarnę, nakarmi kury i się zobaczymy za chwilę. Tydyn. Słoma podrzucona, pasza zrobiona. Jak widzicie, jakby było samo dla gołębi. A tak jak mówiłem, ja ustalam was, usypuję warstwami, więc takie jest złudzenie. Zawsze biorę od środka, bo to wtedy fajnie się tak sypuje. I tak, po worka śladu nie ma, co nie? Tak było miło. To chyba najbardziej boli. W żywieniu kur, jakby to powiedzieć. U mnie kosz utrzymania, ja nie porównuję do Polski, bo ja też kupuję paszę, że tak powiem, w hurtowniach. Tylko, że patrząc cenowo, porównując u nas ewentualnie rolników, to praktycznie wychodzi na to samo, więc nie warto. Zabawa w świeczkę, że tak powiem. Kosz taki żywienia u mnie to jest około 300-400 euro tych ziaren, co ja mam. Na około, moi drodzy, przekreśliłem się, jest około 110 kur, że tak powiem. Bo ostatnio było, powiedzmy, że takie małe liczenie, więc około 110 kur można w ekipie spotkać. Proszę, towarzystwo. Jeżeli chodzi o brachmy, to tutaj ten garnuszek i tamto to nie starczy na jeden dzień. One wieczorem dostają drugą porcję. Bo i tak dopiero wieczorem karmię gęsi, więc choć teraz sypnę tam michę jedną, bo tam mi kury wejdą, tak czy siak. A tu przy okazji zamknę już drzwi. Tu też, jak widzicie, jest przerzucone. I właśnie taki jest efekt przerzucenia, że jak sami założycie, będziecie przerzucać słomy i tym podobne, to znajdziecie pod spodem czystą ściółkę. Później jeszcze mi zostanie kurliki nakarmić, ale to już spokojnie później. Tu ogólnie broją w ciągu dnia kury, żeby nie było. Ale na szczęście żadne towarzystwo mi nie zostaje tutaj na noc, więc nie przeszkadza mi to kompletnie. Więc sobie tam zostały kaciuśki. W tej chwili w sumie bardziej kury. Teraz czas, jak ja tu mówię, na orpi. Tutaj u orpi też już tu widać, że zresztą jest przerzucone. To całkiem inaczej wygląda. Całkiem inaczej jest, mówię, orklingtonów. Jeżeli chodzi o tę michę, co one tam mają, to też nie starcza. Tu trzeba raczej się uzbroić w dodatkowe karmienie. Tutaj, jeżeli chodzi o brachmy, te dwa całe pełne, że tak powiem, po brzegi im spokojnie starczają, więc tu źle nie jest. Proszę. Też warto czasem kury, jak ja to mówię, przegładzić. Ponieważ jeżeli ich nawet nie przegłodzimy, pamiętajmy, kury bardzo często mają odruch, jak to drób grzebiący, wysypawania karmy. Więc często się zdarza niestety tak, że większość karmy ląduje gdzie? Na ziemi. Dlatego ja sprawdziłem tą metodę, że jeżeli zostawiam i nawet widzę, że pod wieczór jakby pojemniki są wyżarte, a rano po prostu, znaczy wieczorem pojemniki są wyżarte, ale pełno zboża leży, jakby to powiedzieć, koło, to ja im jeść nie daję.
Ale to właśnie z takiej głównie przyczyny, żeby po prostu powyjadały. O, orki. Orki ogólnie mają. Tylko że zauważyłem, że one sobie grzebują to, co smaczniejsze. Jak to norma kury. Jeżeli chodzi o przepiórki i kurczaki, to one dostają praktycznie 3-4 razy dziennie. Bo jakby to powiedzieć, kurczaki to podstawa, żeby jedzenie w tym o wieku dojrzewania było u nich cały czas. Więc tu nie ma problemu. Tutaj jedno koryto. To jest głównie dla brach. A tutaj wyżera dla tej bandy. O. Dźwięk pukania w plastik oznacza, że jest żarcie. Co je bardzo. Tutaj też poprzerzucałem słomę. Ej, ej, ej. Tu zobaczymy, czy warto uzupełniać. Warto. Już nie ma nic. Więc tu leci to. One tu. Powiem wam tak, najbardziej największymi brudaskami pod względem marnowania jedzenia dla mnie są mioski. Ponieważ one marnują tego jedzenia najwięcej. Tu jest oczywiście u nich, u moich przynajmniej, odwieczny problem z kompletnym, jakby to powiedzieć, nieprzyjmowaniem pszenicy. Nie wiem, czemu nie lubią. Bardzo dużo mi jej zostawiają. Nie jedzą jej kompletnie. Więc no niestety tak już jest. I co ja na to zrobię? Nic nie zrobię. A w ogóle dajcie znać, jak tam właśnie co do jedzenia. W sumie dobry temat, pasujący idealnie do świąt. Jak wasze brzuchy? Jak tam przytyło się te 3 kilo, czy nie? Ja na szczęście nie jestem taki obżarciuch, ale to raczej ze problemów zdrowotnych dużo w siebie nie wepcham. Choć jedzenie na stole wiecznie stoi. Ale na szczęście tym się martwić nie muszę. A jak tam u was? Chyba, że stwierdzicie tak jak jeden pan K. Pozdrawiam cię serdecznie, panie K. Że i tak wystarczająco gruby już jestem. Dzięki ci bardzo. Uwielbiam takie komplementy. Ale przyjdzie koza do woza, jak to się mówi potocznie. No co, lepszy czasem bojler od kaloryfera, przynajmniej lepiej grzeje. Więc tak to wygląda. Jak tam Mikołaj? Był czy nie był? Przyszedł czy nie przyszedł? Jak widzicie, u mnie jest. Był. Dobrze wiecie, z odcinka przyszedł. Sam sobie załatwiłem, a co? No i taka informacja. Niedługo będzie następny. Ale to już zobaczycie w swoim czasie. Ja ze swojego jestem mega zadowolony, bardzo mi się podoba. Niech panienki tylko jeszcze nabierą fajnych kształtów, choć mówię, że dla mnie ten film, filmy czy zdjęcia nie odegrają takiej roli jak zobaczenie tych kur na żywo, w szczególności widoczność ich rodziców, to już w ogóle piękna sprawa. Chyba Orpington najładniejszy jest, jak już jest dorosły. No ale cóż, tak to już bywa. Niech rosną grubaski. Boją się, jak widzicie, nie mają tego, gdzie moje kury, które już mnie znają kupę czasu, kompletnie nie reagują na moje podejście do kurnika, do jedzenia i tym podobne, a one same w sobie nawet kota się jeszcze boją, gdzie moje to. O. Mieliście dowód. Właśnie parował kot Luśka, która sama osobiście dostała zawału. Ty nie Lusia? Uciekła w diabły. Gdzie moje kury już tak nie reagują ani na Luśka, ani tym podobne. Halo, 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 halo. One śpiewają po prostu kolędę. Też tak myślę. Dobra, ja się żegnam, dam sobie święty spokój. Dajcie znać, co tam u Mikołaja, jak tam wasze obżarstwo. Ja idę dalej leniuchować, jak na świąteczny czas przystało. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczyska. Jeszcze raz wesołych świąt, smacznych, zdrowych i z rodziną. Przepraszam. Że tak powiem, natchnęłoby mnie nagrać, żebyście czasem mogli sobie przypomnieć, jak to wygląda. I że niekoniecznie mając zwierzęta są święta, tak to się mówi. Bo one o tym nie wiedzą. Swoje wymagania dalej mają.
Moje mi pokazały, żebym o nich nie zapomniał i cóż, takie jest. Taki wybór naszego hobby, moi drodzy, więc co? Ino się cieszyć. Ważne, że oko cieszy, jak ja to mówię. Czasem mi może przynosi trochę przykrości, ale głównie to radość, radość, radość. Więc moi drodzy, niech radość będzie z wami i szczęście oraz zdrowie. Tego pierzasta ekipa wam życzę. Miłego pierwszego i kolejnego dnia świąt. Trzymajcie się.